Sofii, jak emocje przed wielką premierą filmu Jestem Misfit? Kochani, emocje są mega, mega wielkie. W ogóle się bałam, że się mega spóźnię, ale jestem teraz tu, jestem chora, ale i tak jestem tu i się mega cieszę, że mogę być z taką ekipą w ogóle. Więc nie widzicie ich, ale ja ich was widzę i jesteście super i dlatego się mega cieszę. Opowiedz o swojej bohaterce, w kogo się wcielasz w filmie? Co to jest za charakter? Bo mam wrażenie, patrząc po zwiastunie, że można namieszać. Można namieszać, jestem Elą, więc jestem taka diva, ale też taki detektyw. No i jestem, wredna jestem na początku, ale później jest wszystko dobrze, myślę, więc no. A jak wspominasz pracę na planie, bo podejrzewam, że była to ogromna przygoda. Więc przygoda była ogromna, nie znałam nikogo i po prostu poznałam takich fajnych ludzi, każdy inny, atmosfera była mega, naprawdę, energia zawsze była, pomagaliśmy sobie nawzajem i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam tam być. W ogóle opowiedz o kulisach tego filmu, jak to się stało, że trafiłaś do obsady, jak zareagowałaś, czy to była propozycja, czy casting, jestem mega ciekawa, jak to wyglądało. To jest śmieszne, bo w ogóle byłam w domu i kobieta, agentka napisała do mojej mamy i powiedziała, że no, szukamy dziewczynę, która wygląda jak ja, dziewczyna z afro i w ogóle no szukamy ją i potrzebujemy no, ją na ten, jak to się nazywa, charakter Eli. I wtedy mówiłam, okej, dobra, no to co, spróbujemy. Pojechałam na casting, pierwszy raz się udało, myślę, że było dobrze, że tam byłam i no na drugi raz powiedzieli, że mam rolę. W ogóle cieszyłam się na maksa, ja w ogóle pierwszy tego nie uwierzyłam. Myślałam, że okej, dobra, film, ale film w kinie normalnie, wow, naprawdę. Twoim światem jest internet, to właśnie on przynosi ci największą popularność. Powiedz, której z platform zawdzięczasz taką swoją największą popularność? Co jest dla ciebie najbliższe? YouTube, Instagram, TikTok? Co sprawia ci najwięcej frajdy? Najważniejsza rzecz jest dla mnie na Instagram tak naprawdę, bo mogę sobie pokazać siebie, pokazuję swoje wartości i pokazuję, że to nie jest najważniejsze być ładną lalą i ładną dziewczyną, tylko po prostu jest więcej, tak? Trzeba mieć głowę, trzeba mieć po prostu, no po prostu trzeba być sobą i Instagram, tak. A wyobraź sobie taką sytuację, Instagram w pewnym momencie znika. Co się dzieje? Co wtedy robisz? Instagram znika, no to wiecie, ja tak naprawdę, to nie jest moje całe życie, tak? Ja mam inne rzeczy jeszcze do zrobienia. Pewnie Instagram mi pomaga, no ale życie dalej się kręci. To już na koniec, opowiedz, czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Jestem Misfit. Czego wy możecie się spodziewać? Tak, widzowie mogą się na pewno spodziewać tego, że będzie dużo frajdy i naprawdę bym się cieszyła, gdyby ludzie zrozumieli naprawdę, o co chodzi tak naprawdę z tym Jestem i no energii dużo będzie, więc cieszę się też.